Cześć kochani, już mam braki, muszę aż podsumować dwie rundy naraz, pierwszą i drugą. W wczorajszym meczu z Gwatemalą wygrałyśmy 3-1. Na pierwszej szachownicy Jola wygrała w miarę gładko, strategicznie, po prostu krok pomału do przodu ze słabszą zawodniczką. Na drugiej szachownicy Karina również dostała dobrą pozycję po debiucie i pomału punktowała. Ja tak samo, wiedziałam, że stoję lepiej po debiucie i też jakoś tam w pewnym momencie rzeczywiście komplikacje się podziały, ale wiedziałam, że ta przeciwniczka moja ma mało czasu i że gdzieś tam ją oszukam. No jedynie właśnie na czwartej szachownicy Ania Warakowska przegrała partię, ale w sumie się nie dziwię, jako debiutantka chciała jak najlepiej zagrać, pokazać się od dobrej strony, nerwy, stres, wiadomo jak to działa, sama to, przez to przeżywałam, sama to przeżywałam, że tak powiem. I dzisiaj właśnie pokazała, na co ją stać, bardzo ładnie od początku do końca realizowała. Na pewno no, wszyscy mówią, o gdzieś tam równa była pozycja, wiadomo, ale z zawodniczką z rankingiem 1700, pomału krok do przodu, w końcu gdzieś się pomyli i tak właśnie ładnie dzisiaj było. Dzięki temu właśnie wygrałyśmy 3,5 z Ekwadorem, bo były nerwówki w tym meczu. Ja sama powiem szczerze, siedząc, to najpierw po debiucie sobie wpisałam wygraną. Po czym zaczęłam się stresować, bo gdzieś tam linia G była otwarta i już widziałam mata u mnie niestety, a nie u przeciwniczki. Później znowu ponoć wygrywałam, później znowu było źle i później znowu wygrałam, więc ogólnie szalona partia jak to u mnie. Bartek Heberla po partii się śmiał, że powinnam dzisiejszą partię wygrać 3-1, bo gdzieś tam właśnie przez przegraną przechodziłam i 3 razy ją wygrywałam na nowo. U Karina też po debiucie dzisiaj stała, no tak powiedzmy średnio, w sensie na równi, nie wiem jak to tam ocenić. Powiem szczerze, że w pewnym momencie tak się skupiam na swojej, że tylko jedynie wiem, że z komentarzy waszych, że tamta przeciwniczka Kariny podstawiła jedyny motyw w pozycji Hetman A4. Nie wiem, nie widziałam partii Kariny, ważne, że mecz, wynik się zgadza, że zaczęła, że Karina wygrała, to był dla nas dzisiaj ważny punkt, bo w pewnym momencie, no mówię wam, jak ja patrzyłam na pozycję, to nie wiedziałam jak to się potoczy. No i u Moniki też po debiucie, jak tam skoczkiem na D6 weszła, już wpisałam jej punkt i po jakimś czasie patrzę i bez pionka, także też dobrze, że zremisowała. No ale najważniejsze, że wynik się zgadza, w tabeli mamy 2 zwycięstwa, najpierw 3-1, teraz 3,5, jutro mecz z Turcją, także jesteśmy zmotywowane i będziemy walczyć. Zapomniałam o najważniejszym. Wczoraj widzieliście w trakcie partii, że i grałam, i był post wstawiony. Także siostra mi powiedziała, żebym was poinformowała o tym, że mam 2 redaktorów strony, którzy w trakcie właśnie olimpiady będą zajmować się moim fanpage'em. I właśnie do nich trafiają dzisiejsze pozdrowienia, czyli do Damiana Daniela i Michała Mazurkiewicza. Trzymajcie kciuki. Pa!